pańskie początki jako muzyka jazzowego były trudne, bo uczelnia niekoniecznie patrzyła przychylnie na to, że ktoś grał jazz. Byli również konserwatywni profesorowie, zwłaszcza potem jest na Wyższej Szkole Muzycznej. Mój nauczyciel od perkusji groził mi, że jak się dowie, że ja gram i co w ogóle, to będę miał problemy z zostaniem się na uczelnię muzyczną. Także był kompletnie przeciwko. Ale tym bardziej byliśmy podrajcowani i tym bardziej nam się chciało grać właśnie tą muzykę. Wiedział, że ja kończę liceum muzyczne, że już gram ze Zbyszkiem Zajfertem, że odnosimy sukcesy na festiwalu, że dajemy koncerty. Był bezradny, no jak nie można zatrzymać człowieka, który chce pędzić do przodu. No. Te sukcesy ze Zbyszkiem Zajfertem to Jazz na Dodro? Byliśmy tam dwa razy. Raz dostaliśmy nagrodę zespołową, później Zbyszek solistyczną, ja solistyczną. I potem graliśmy koncerty, po prostu już weszliśmy w świat tych muzyków, prawda, profesjonalnych, uznanych. No ale byliście jeszcze tak naprawdę mało latami wtedy. Jak was przyjmowano w klubach chociażby? No do krakowskiego klubu to nie bardzo mogliśmy wejść, zwłaszcza będąc uczniami jeszcze liceum muzycznego. Raz, że tam trzeba było mieć wprowadzających, byle jaki muzyk, który nie mógł tam wejść. Czyli trzeba było mieć starsi koledzy muzycy, tacy jak Stańko, jak Kalodak, czy Dąbrowski, Andrzej. Oni tylko mogli nas jak gdyby polecić, powiedzieć, no poznałem go, on jest cool, on jest okej, może dostać legitymację klubu, albo może w ogóle wejść. Koniec lat 60. Właściwie ja w tym okresie grałem ze Zbyszkiem Zajfertem w kwartecie i Tomek nas przy jakiejś okazji, nie wiem, czy możliwe, że w Krakowie w jazz klubie nas gdzieś usłyszał, a może na jakimś jednym z koncertów, w każdym razie zainteresował się mną i Zbyszkiem Zajfertem. On zaangażował nas do zespołu. Nie spodziewaliśmy się tego. Kwartet istniał Zajferta, z tym kwartetem zaczynaliśmy koncerty i festiwal Jazz na Dodro i tak dalej. Jak nas Tomek zaangażował do zespołu, to praktycznie kwartet przestał Zajferta istnieć. Od 1981 roku pan jest stale w Niemczech, tak? Jak to się stało, że zdecydował się pan wtedy zostać? Właśnie, ja skończyłem turnę z Wiena Art Orkiestrą. Byłem nawet w Warszawie w jesieni jeszcze na Jazz Jamboree w 1981 roku. Na zaduszkach jazzowych. Potem polecieliśmy do Niemiec i z tą orkiestrą miałem mieć koncerty na wiosnę. Ja grałem 12 grudnia koncert w bardzo znanym, starym klubie we Frankfurcie z świetnym saksofonistą, obecnie solista Norddeutsche Rundfunk Big Bandu, Krzysztof Lauer. Graliśmy w nocy z 12 na 13 koncert w jazz klubie. Jak wróciłem do domu, to po prostu żona mi powiedziała, że usłyszała wiadomości w radiu, że ogłoszony jest stan wojenny. No i to zupełnie nie wiedziałem, co robić. Ja byłem z żoną i z 3-letnią córeczką po raz pierwszy za granicą. Wcześniej nie mogły wyjechać, po prostu musiały zostać w kraju jako gwarancja, że ja wrócę. Nie rozumiałem w ogóle, co to jest stan wojenny, jaka będzie sytuacja, jak to się odbywa, co się będzie działo w kraju. Wpadłem trochę w panikę, muszę przyznać szczerze, i zdecydowałem, może ze względu na bezpieczeństwo również rodziny, żeby zostać w Niemczech i jak gdyby przeczekać do wiosny, kiedy będę miał następne koncerty. No i od tych paru miesięcy zrobiło się już jak do tej pory 35 lat. Ogromne podziękowania kieruję w kierunku muzyków, którzy wystąpili. Nie zapomnę tego na pewno, tego koncertu. I
naprawdę, jeżeli ktoś z moich kolegów będzie w jakiejś trudnej sytuacji, to wsiądę nawet na łyżwy i przyjadę po asfalcie.